rodzinnego domu. Przegięłam po prostu na tym urlopie, ale bardzo wiele rzeczy mnie kusiło, za wieloma rzeczami tęskniłam, za smakiem tych rzeczy i pokażę Wam właśnie, co udało mi się zakupić, co zabieram ze sobą właśnie do Niemiec. Rachunków na te rzeczy niestety już nie mam, ale mniej więcej przybliżę Wam ceny tych wszystkich produktów spożywczych. Tak więc pierwszą rzeczą jest żurek śląski. Rozumiem, że oczywiście większość produktów, które będę Wam pokazywała, macie na co dzień, wcale Was tak, nie wiem, nie jarają, nie są dla Was niczym ekscytującym, jednakże dla mnie... Wiadomo, polskiego żurku w Niemczech nie kupię, chyba że gdzieś w jakimś rosyjskim dorwę. Wolę mieć taki polski, prosto właśnie z Polski, wow. Tak więc tutaj żurek polski, on kosztował coś około ponad 2 zł, myślę, że to nie jest dużo. Promocja w Biedronce jest na parówki w tym tygodniu i zakupiłam sobie 2 opakowania parówek, jedne berlinki i są to parówki z indyka. Powiem, że są w miarę spoko, jeżeli chodzi o skład. I drugie to parówki z szynki i to już są naprawdę jedne z moich ulubionych parówek. I zakupiłam sobie takie 2 opakowania do Niemiec. Dalej, coś... Za czego smakiem przepadam. Wiem, że to jest niezdrowe. Miałam dietę przed wyjazdem. Teraz na razie będę musiała sobie ją odpuścić. Na siłkę oczywiście będę chodzić, ale dietę muszę na razie przystopować. I jest to smalec z cebulką i ze skwarkami z firmy Agi. Powiem Wam, że nie wiem, czy macie taki sklep u siebie. Ja go zakupiłam w Dino i jest to właśnie taki totalny supermarket spożywczy typu właśnie Biedronka, Polo Market, tak jak był, to coś w tym stylu. I tam zawsze zakupuję go i kupuję dlatego ten, gdyż on jest już wymieszany. Tak więc, nie wiem, jakoś nie kuszą mnie smalce, które mają na dole wszystko, a u góry są całe, jest sam smalec. Wolę taki wymieszany i ten naprawdę bardzo lubię. Na pewno nie był drogi. On kosztował też coś ponad 2 zł, a parówki, bo też nie wspomniałam o tym, parówki to był koszt coś około 4 zł, 4-5, coś takiego. Kupiłam coś, w ogóle nawet nie zauważyłam, że jest krzywo wydrukowane, no ale dobra. Zakupiłam sobie mleczko zagęszczone, które właśnie jestem w trakcie jego jedzenia. To jest smak dzieciństwa, za czym zawsze tęsknię, więc sobie zakupiłam i podjadam. Kolejną rzeczą jest rzecz, którą, o, też już jak widzicie, jest już sporo zjedzona. Są to kasztanki. Jest to czekolada z wawelu o smaku kasztanków. Bardzo ją lubię i stwierdziłam, że nie będę jej wiozła, może mi się rozpuści, może coś tam. Wolałam ją sobie zjeść na miejscu, poza tym miałam na nią ochotę, tak więc kupiłam i sobie podjadam. To też koszt coś około złote 80 zł, coś takiego. Mam tutaj też do zjedzenia na teraz góralka kokosowego. Teraz właśnie w Dino są w promocji za 99 groszy i kupiłam sobie do posmakowania. Kolejną rzeczą są pierogi z mięsem. To jest firma U Jędrusia, też zakupione w Dino. Kosztowały ponad 4 zł. Patrzyłam, że skład nie jest aż taki zły jak w niektórych pierogach, a stwierdziłam, że chciałabym mieć coś na w razie czego gotowego w lodówce, więc takie pierogi sobie zakupiłam. I coś, za czym też bardzo, bardzo tęskniłam, a jest to Fantazja. Fantazja z czekoladą właśnie, z kawałkami czekolady. To jest moja ulubiona Fantazja. Pamiętam, że za dzieciństwa bardzo, bardzo często ją jadłam i właśnie zatęskniłam za tym smakiem, więc kupiłam sobie 2. I tutaj mam w reklamówce, bo niestety z tego cieknie i nawet dobrze nie widzicie, co to jest. Ale tutaj mam ogórki kwaszone. Ogórki kwaszone, które zakupiłam w Realu za około 3,50 i tutaj z tego co pamiętam jest samych ogórków bez już zalewy 340 albo 400 gram. I przejdźmy do zakupów już suchych, już bardziej takich, wiecie, no nie lodówkowych. Będąc wielką fanką chipsów, stwierdziłam, że zakupię sobie kilka paczek do Niemiec, dlatego że nie dam rady zjeść tyle w te moje 4 dni urlopu, a miałam ochotę na wiele, wiele paczek chipsów, na wiele różnych smaków. Już Wam pokazuję, jakie zakupiłam. Zakupiłam
mam sobie dwie paczki Lay'sów Maxów. Tutaj mam paprykowe i zielona cebulka. Ich koszt to było coś ponad 4 zł, około 4,50. Tak więc takie chipsy pojadą ze mną. Kolejnymi chipsami są chipsy z Biedronki, które także uwielbiam. One są płaskie i faliste. Wiecie o co chodzi? Z jednej strony są karbowane, z drugiej strony są płaskie. I są one o smaku pomidorów w ziołach. Bardzo lubię chipsy pomidorowe i za nimi także tęskniłam, więc sobie zakupiłam. I ostatnimi chipsami są chipsy o smaku sera i szynki. I podczas kiedy my byliśmy na zakupach, była promocja, że kiedy wydasz 59 zł, wtedy dostajesz dwa gratisy wybrane przez siebie. Tam były podane były herbaty Lipton, chipsy, paluszki, woda Żywiec Zdrój. Chyba to byłoby na tyle. Wybrałam sobie chipsy i mama wybrała sobie paluszki, tak więc chipsy wędrują ze mną do Niemiec, bo też nie dam rady ich zjeść. Dzisiaj byliśmy jeszcze w Auchan. Zakupiłam sobie coś, co początkowo jakby wywoływało u mnie lekkie obrzydzenie. I w sumie dziwiłam się, jak ludzie mogą jeść takie rzeczy. Ale powiem Wam, że przeczytałam skład. Skład okazał się fajny. Nie ma żadnych tam coś tam, wiecie, jakieś takie dziwne składniki. I są to zupy w słoiku. Kupiłam sobie takie, stwierdziłam, że tak. Po pierwsze, mają bardzo mało kalorii, bo na przykład tutaj mam zupę szczawiową z ziemniakami. W ogóle my szczawią zawsze jedliśmy z makaronem, ale spróbuję sobie. I tak, na 100 gram mają 23 kalorie, także naprawdę niedużo i to już jest gotowy obiad. Tak więc tutaj jest 500 gram. Mogę się nią najeść. I właśnie ma bardzo fajny skład. Zakupiłam sobie. One kosztowały 4,19 za słoik. I tak, pierwszy słoik to właśnie jest zupa szczawiowa z ziemniakami. Drugi słoik, który sobie kupiłam, to zupa ogórkowa z koperkiem. I z tego co widzę, też jest tak samo z ziemniakami. Wziąłam po prostu wszystkie rodzaje zup, jakie były, bo stwierdziłam, że raz będę miała ochotę na tą, raz na tą, a sama dla siebie gotując, czasem nie ma sensu, żebym robiła zupę, dlatego że później muszę ją jeść przez kilka dobrych dni, albo po prostu resztę wyrzucić, bo się zepsuje. I ostatnią zupą jest pomidorowa z ryżem, czyli też bardzo, bardzo dobra zupa. Mam nadzieję, że taka będzie. Jest napisane, że ona jest właśnie bez konserwantów, w 100% naturalna. Wystarczy ją podgrzać i tyle. I naprawdę wydaje mi się, że skład jest bardzo fajny i 4 zł za gotową zupę, myślę, że to nie są duże pieniądze. I dalej mam taką siatę jeszcze z Biedronki, ale nie wiem, czy tu nie są pomieszane produkty, ale zaraz zobaczymy. Siatę mam przed sobą, zaraz Wam będę pokazywała. Z dzisiejszych zakupów jeszcze zakupiłam sobie takie gotowe sosy. Tutaj jest niby spaghetti 4 sery z brokułami. To jest po prostu sos. Moja rodzinka twierdzi, że ten sos jest bardzo dobry, więc stwierdziłam, że sobie wypróbuję. Myślę, że nie będę robiła całego naraz, ale wiecie, tak po troszku do czegoś tam sobie dodać. Myślę, że będzie fajnie. Drugi to sos z winiary Italia, serowo-pieczarkowy z natką pietruszki. Myślę, że też będzie bardzo dobry. Akurat nastawiałam się na bardziej serowe sosy. I trzecim jest taki mniejszy już, on był w dwupaku. Podzieliła się ze mną mama. I to jest serowo-kremowy do brokułów i kalafiora. I powiem Wam, że te sosy większe, one były po ponad 2 zł. Ten, jako że on był w dwupaku, też kosztował chyba prawie 3 zł nawet. I kupiłam sobie kilka przypraw. Przyprawa do kurczaka, do dań zdrowiu po prostu. To był też koszt coś około, nie wiem, złotówki, złoty coś. Przyprawa do mięsa mielonego tak samo. I przyprawa, którą bardzo lubię i na ostatnim urlopie dała mi ją mama. Też kosztowała ponad 2 zł i jest to właśnie papryka wędzona, słodka. Naprawdę jest świetna. Nie do wszystkich potraw, ale naprawdę do wielu potraw bardzo fajnie się sprawdza. I naprawdę ma bardzo fajny taki dymny aromat. Troszeczkę jak, powiem Wam, że mogę porównać do chipsów Lay'sów paprykowych. To jest ten sam zapach, jak powąchacie, tylko taki leciutko bardziej gorzkawy, ale naprawdę przyprawa świetna, godna polecenia. I dalej, co tu mam? Mam jeszcze kilka takich saszetkowych rzeczy. Nie pamiętam, czy mamy w domu sodę oczyszczoną i kwasek cytrynowy, tak więc zakupiłam. To też jakieś tam drobne pieniążki. I tak samo za chyba 40 groszy, czy coś takiego, był sos sałatkowy do mizerii koperkowy. Nie robię nie wiadomo jak często mizerii, ale
Jak będę miała ochotę, skroję sobie ogórka, dodam sobie mleka czy jogurtu, zobaczę jak będę miała ochotę, troszeczkę tej przyprawy i myślę, że taka mizeria dla mnie samej będzie wystarczająca. I drugi sos sałatkowy, czosnkowy, tak jakby do sałatek Cezar. Myślę, że też bardzo fajnie się sprawdzi. Łezu! Ile ja tych rzeczy zakupiłam? No dobra. I dalej mam jeszcze grześki. Musiałam kupić coś słodkiego, coś czego nie ma w Niemczech. Dwa grześki toffee i jedno prinspolo. To grześki i prinspolo to koszt jakieś złoty 50 zł. Dalej, mam tu jeszcze jakieś saszetkowe rzeczy. Po prostu poszalałam z tymi zakupami, jaka masakra. No cóż, będzie trzeba jakoś się z tym zabrać. Dalej, mam... Chciałam właśnie jakieś rzeczy na kubek typowo, nie tam na garnek, żeby dużo tego budynku było czy coś tam, tylko żeby to była właśnie taka porcja, że na raz jak mi się zachce, no to sobie zrobię na ten kubek i będzie okej. I tu mam właśnie budyń smak śmietankowy, to chyba nawet nie była złotówka i tych wszystkich tak samo. Tutaj mam kisiel o smaku zielonego frugo, mam nadzieję, że będzie dobry, bo lubię kiwi. I kolejne kiśle też na kubek, truskawkowy. Jabłkowy z Delekty, już je miałam i są naprawdę dobre i mogę Wam polecić. Następnie kupiłam moje ulubione herbaty z Biedronki i kupiłam sobie dwie ananasowe, naprawdę Wam polecam. Sama zgapiłam je od jakiejś youtuberki, usłyszałam właśnie, że są za 2 zł w Biedronce. Naprawdę mi posmakowały, bardzo fajny, mają aromat ananasa w sobie. Bardzo mi smakują i zakupiłam sobie 2 opakowania i jeszcze, żeby nie było aż tak nudno, zakupiłam sobie jeszcze jedną o grejpfrutowym smaku. Są świetne i mówię, za 2 zł tu macie 40 okrągłych torebek. Powinnyście sobie spróbować, jeżeli lubicie zielone herbaty. Kolejną rzeczą jest coś, co też bardzo przypomina mi czasy, kiedy mieszkałam w Polsce. Jest to włocławski keczup pikantny. Ogólnie nie przepadam aż tak za pikantnym smakiem keczupów, ale ten jednak zawsze w domu kupowaliśmy pikantny i on był bardzo dobry. Nie wiem, dajcie znać, jeżeli jesteście z innych miast, czy u Was w mieście też są keczupy włocławskie, bo wiem, że na przykład wiele osób ich nie zna. A wydaje mi się, że w innych miastach normalnie te keczupy są i ludzie także je jedzą. Dajcie znać, czy próbowałyście i czy lubicie. W ogóle to tak się zaopatrzyłam w to jedzenie, jakbym wyjeżdżała na jakiś, nie wiem, na jakiś obóz albo do jakiegoś akademiku. A ja jadę po prostu do domu. Mam 3 puszki filetów z makreli w sosie pomidorowym. One kosztowały ponad 2 zł, jakieś 2,50. To jest naprawdę dużo taniej niż w Niemczech, bo za puszkę makreli w Niemczech płacę euro 30, czyli jest to koszt no prawie 6 zł. Tak więc stwierdziłam, że sobie zakupię 3 puszki, bo czasem jak nie wiem co zjeść na obiad, albo nie wiem co wziąć do pracy na przykład, to pakuję sobie w pudełeczko filet z makreli właśnie w tym sosie, biorę sobie do tego kawałek chleba i dziękuję, obiad z głowy. Mam kilka... Zakupiłam sobie kilka moich ulubionych zupek chińskich, wiem, że to też jest niezdrowe i tak dalej, ale po prostu je lubię raz na jakiś czas sobie zjeść, jeżeli nie mam pomysłu na nic. I mam tak, po 2... Już Wam pokazuję. Mam tak, 2 sztuki sera w ziołach, one tam ponad złotówkę kosztują, same wiecie na pewno. Ser w ziołach 2 sztuki. Amore pomidore z Knora też 2 sztuki. Złoty kurczak z Wifonu, tak samo. I ostatnia moja ulubiona, pomidorowa z Amino. Zaszalałam. Dajcie znać, czy też lubicie raz na jakiś czas zjeść sobie zupkę chińską. Wiem, że to jest złe, no ale lubię czasem, no. Zakupiłam też bulion drobiowy, kostki drobiowe. Czasem mi się przydają właśnie do zrobienia jakichś zup, krem na przykład, kiedy nie chce mi się robić bulionu z prawdziwego mięsa. Wystarczy mi z kostki. I też wiozę coś, co jest trochę głupie, ale w Niemczech niestety, jeżeli już widzę taką rzecz, to jest ona bardzo droga. A tutaj takie rzeczy są tańsze, więc sobie zakupiłam. Jest to makaron pastani gigli, trójkolorowy, w 100% z pszenicy durum. Tak więc mam tutaj kolorowy makaron i tak będę go pewnie trochę czasu zużywać, jest tu 400 gram.
i kosztował właśnie ponad 2 zł chyba tak samo. Prawie bym zapomniała, muszę Wam pokazać jeszcze dwie rzeczy, tak jakby, które są w Biedronce i które naprawdę nie mają wygórowanej ceny. Tak więc po pierwsze są to Airwicki i tutaj jest podwójne opakowanie za 16 zł w Biedronce. Nam akurat już od jakiegoś czasu skończyły się Airwicki te do gniazdka. I jakoś w Niemczech coś nie po drodze było mi kupić, bo jeden taki Airwick kosztuje tam 3 euro, ponad 3 euro, coś w tym stylu z tego, co kojarzę. A tutaj za 16 zł, czyli za 4 euro, mam 2 opakowania, tak więc zakupiłam 2 opakowania po prostu, zapłaciłam 32 zł. Myślę, że to nie jest tragedia cenowa i już będziemy mieć jakiś zapach w pokoju z powrotem. I ostatnią, ale jakże ważną rzeczą są książki. Tak, wiem, ja nie jestem jakimś tam molem książkowym, nie czytam książek, ale te książki były mi potrzebne i za sprawą mojego brata, który te książki posiada, stwierdziłam, że także muszę je mieć i są to książki do nauki języka niemieckiego. Jest to Blondynka na językach Beaty Pawlikowskiej. I tutaj są dwie książki. Jedna jest to kurs językowy z płytą CD. Tutaj na końcu, jak widzicie, jest płyta. I naprawdę jest to świetna książka do nauki. Pamiętam, że kiedyś z moim bratem troszeczkę się z niej uczyliśmy. I druga książka to już są rozmówki. Rozmówki Beaty Pawlikowskiej. I z tego, co pamiętam, to tak, w ogóle na nich jest napisane, że na tej jednej, że 30 zł kosztuje i brat powiedział mi, że każda z nich kosztuje 30 zł, czyli normalnie zapłaciłabym 60 zł za dwie, a w Biedronce, z tego, co kojarzę, kurs kosztował 10 zł, a rozmówki kosztowały 15, tak więc 25 zł za dwie takie grubaśne książki zapłaciłam i mam nadzieję, że dzięki temu zmotywuję się do nauki języka niemieckiego, bo naprawdę przydałoby mi się to. Tak więc to jest już wszystko z moich zakupów typowo jedzeniowych plus te, które Wam pokazałam na końcu. Dajcie znać, jeżeli też jesteście za granicą, co lubicie sobie przywozić z Polski, co jest Waszym ulubionym produktem spożywczym. Poproszę Was też o kciuki w górę, możecie subskrybować, żeby być z moimi filmami na bieżąco. Buziaki, do zobaczenia w kolejnych filmach, pa pa!